Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym dzielę się z Wami projektami, które zrobiłam i pokazuję, jak je wykonać. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również swój sklep internetowy, w którym możecie kupić materiały, z których wykonuję większość pokazywanych na kanale akcesoriów. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, komentowania pod filmem i udostępniania go. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką torebkę. Jest to bardzo łatwa do zrobienia torebka. Robi ją się naprawdę prosto i szybko. Jest to ogromny kwadrat babuni. W filmiku pokażę Wam oczywiście, jak to wszystko zrobić. Przeprowadzę Was przez każdy etap jej powstawania. Do zrobienia tej torebki potrzebne są szydełko Klower 4,5 mm, nożyczki, gruba igła dziewiarska, koniecznie zapalniczka. Moi drodzy, potrzebne są jeszcze bambusowe uszka i u mnie one mają 15 cm. Podszewka do wszycia sobie do środka o wielkości gdzieś 70 na 70 cm. Sznurek poliestrowy o grubości 2 mm. Okrągły sznurek poliestrowy. Ja użyłam 5 kolorów. Oczywiście Wy możecie zrobić sobie z dowolnej ilości kolorów o dowolnych konfiguracjach kolorystycznych. Moi drodzy, wszystkie akcesoria, jakich użyłam do zrobienia tutaj tej torby, wyszczególnię Wam tu pod spodem w opisie filmiku. Zaglądnijcie sobie tam. Czasami w opisie filmiku zamieszczam informacje, których nie umieściłam w filmie, więc warto sobie tam zajrzeć. Jeśli jesteście gotowi, to ruszajmy do dalszej części, w której krok po kroku pokażę Wam, jak zrobić tą torbę. Zapraszam, życzę przyjemnego oglądania i przyjemnego szydełkowania. Dobrze, moi drodzy, to rozpoczynamy naszą pracę. Na samym początku musimy zrobić sobie magiczną pętelkę. Magiczną pętelkę tworzymy, kładąc sobie końcówkę na nasze dwa palce i zawijamy sznurkiem, tworząc tutaj taki krzyżyk. W środek kółeczka, które powstało nam wokół palców, wkładam szydełko i wyciągam sobie pętelkę na zewnątrz. Na początku robię trzy oczka łańcuszka. I to będzie mój pierwszy słupek. Następnie wykonuję jeszcze dwa słupki. Słupek robimy nawijając sznurek na szydełko, wyciągając na zewnątrz sznurek roboczy. Na szydełku mamy trzy pętelki, chwytam za sznurek roboczy, przeciągam go przez pierwsze dwie pętelki, chwytam sznurek roboczy i przeciągam go przez pozostałe dwie pętelki. W ten sposób tworzę jeszcze jeden, trzeci słupek, następnie wykonuję trzy oczka łańcuszka i to jest mój pierwszy motyw. Powtarzam to do końca okrążenia, czyli tutaj na mojej magicznej pętelce w pierwszym okrążeniu jeszcze trzy razy. Robimy trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Następnie oddzielamy trzema oczkami łańcuszka od kolejnych trzech słupków. Pierwszy, drugi, trzeci słupek i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Pierwszy motyw, drugi motyw, trzeci motyw mam zrobiony. Został do zrobienia trzeci, czwarty motyw, czyli trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek i na końcu robimy jeszcze trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Magiczną pętelkę zaciągamy i zamykamy okrążenie. Nad naszym środkowym słupkiem z początku okrążenia jest oczko. Wbijam szydełko pod dwie nitki tego oczka i wykonuję oczko ścisłe, czyli przeciągnęłam sznurek pod tym oczkiem i przez oczko, które mam na szydełku. Pierwsze okrążenie mamy zrobione. Teraz będę przechodziła do kolejnego okrążenia, ale ja każde okrążenie będę robiła innym kolorem, więc muszę sobie teraz odciąć sznurek i zamknąć okrążenie. Odcinam sobie jakieś 10 cm sznurka
Obcinam, biorę zapalniczkę, podpalam końcówkę, podpalam sobie drugą końcówkę. To zapobiegnie pruciu się naszego sznurka. Wyciągam końcówkę z oczka i przeciągam pod kolejnym oczkiem do tyłu, czyli od tyłu do przodu pod dwiema nitkami oczka przeciągam sobie, przekładam sobie szydełko i przeciągam pod tym oczkiem sznurek do tyłu. I można to sobie już tak zostawić, ale ja sobie jeszcze od tyłu do przodu wbijam szydełko i wychodzę w środku oczka, ostatniego oczka, które zamykałam i przeciągam sznurek do tyłu. I mamy ładnie zamknięte okrążenie, obcięty sznurek i możemy przystąpić do tworzenia drugiego okrążenia nowym kolorem. Biorę sobie nowy kolor i też zostawiam sobie tutaj gdzieś około 10 cm końcówki. Robię sobie pierwsze wstępne zabezpieczające oczko i zaciągam. Podkładam sobie teraz, moi drodzy, tutaj jest moja końcówka sznurka, tak? Tu jest mój koniec okrążenia. Ja za każdym razem będę rozpoczynała okrążenie od narożnika i będzie to albo następny, albo jeszcze kolejny narożnik. W sumie to obojętnie, byle nie było to miejsce, w którym skończyłam okrążenie i narożnik tuż przed nim. Czyli rozpoczynam sobie od następnego narożnika, przekładam sobie tą moją pętelkę z nowym kolorem do przodu pod naszym narożnikiem i wykonuję pierwszy słupek stworzony za pomocą trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Pierwszy słupek mam wykonany, tak będę rozpoczynała za każdym razem każde kolejne okrążenie i tutaj w tym miejscu robię jeszcze dwa słupki. Czyli trzy słupki mam zrobione, to będzie mój początek narożnika, skończymy go na końcu okrążenia. Przechodzę do następnego narożnika i teraz, moi drodzy, żeby było wszystko jasne od samego początku. Trzy słupki od trzech słupków na narożnikach będę oddzielała od siebie trzema oczkami łańcuszka, ale motywy składające się z trzech słupków na ściance będę oddzielała jednym oczkiem łańcuszka. I teraz w tym momencie właśnie jestem na ściance, więc wykonuję jedno oczko łańcuszka i przechodzę do narożnika. Z tyłu sobie podkładam pod robótkę moją końcówkę sznurka z nowego koloru i wrobię ją tutaj pod tymi słupkami, które będę wykonywać w narożniku, po to, żebym później nie musiała jej wszywać. Jestem w narożniku i każdy narożnik tworzymy za pomocą trzech słupków, trzech oczek łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze wykonanych trzech słupków. Czyli tutaj będę robiła trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Trzy oczka łańcuszka, trzy. I w tym samym miejscu jeszcze raz trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I to jest mój narożnik. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Na ściance trzy słupki od kolejnych trzech słupków będę oddzielała jednym oczkiem łańcuszka. Przechodzę do narożnika, robię trzy słupki. Raz, dwa, trzy. W narożniku oddzielam trzy słupki od kolejnych trzech słupków trzema oczkami łańcuszka i w tym samym miejscu wykonuję trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Pięknie narożnik mamy uformowany. Teraz robię jedno oczko łańcuszka i w kolejnym narożniku robię trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka, trzy i w tym samym miejscu jeszcze trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko łańcuszka i przechodzę do narożnika, który rozpoczęłam na początku okrążenia, a teraz go skończę, robiąc trzy słupki i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I co robimy? Trzy oczka łańcuszka. I kończymy okrążenie.
jak mówiłam w pierwszym okrążeniu, nad środkowym słupkiem wbijając szydełko pod dwie nitki oczka i robię oczko ścisłe. Przeciągnęłam sznurek pod tym oczkiem i przez oczko, które mam na szydełku. Obcinam sobie sznurek, podpalam końcówkę jedną i drugą, wyciągam z naszego oczka końcówkę, pod kolejnym oczkiem wbijam szydełko i przeciągam końcówkę do tyłu i teraz od tyłu do przodu przebijam się przez robótkę, wychodząc w ostatnim oczku, w środku oczka, tak? I przeciągam końcówkę do tyłu. Dobrze, moi drodzy, mamy skończone drugie okrążenie. Teraz przechodzimy sobie do trzeciego okrążenia. I trzecie okrążenie ja znowu sobie zrobię jasnym kolorem, po to, żeby było to wszystko ładnie i wyraźnie widać. I teraz znowu zaczynam sobie robić od narożnika, czyli robimy sobie wstępną zabezpieczającą pętelkę. Zaciągam, tak, i przekładam sobie pod moim narożnikiem do przodu i wykonuję pierwszy słupek stworzony za pomocą trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Wykonałam pierwszy słupek, a tak jak wcześniej zauważyliście, w narożniku musimy mieć na początku wykonane trzy słupki. Pierwszy mamy zrobiony, czyli robię jeszcze dwa. Drugi i teraz będę miała trzeci. I teraz zobaczcie, w tym okrążeniu już to ładnie widać, że na ściance zaczynają się nam tworzyć takie otworki. Tak w każdym poprzednim okrążeniu i w każdym tym otworku będziemy robić trzy słupki. Ale tak jak Wam wcześniej powiedziałam, każde trzy słupki od następnych trzech słupków będziemy na ściance oddzielać jednym oczkiem łańcuszka. Tu jest moja końcówka, będę ją sobie od razu z tyłu wrabiała, czyli przytrzymuję i z tyłu robótki ją sobie wrobię, wykonując w tym otworku trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Jedno oczko łańcuszka i przechodzę do kolejnych trzech słupków. Tutaj akurat to będzie w narożniku, a w narożniku, jak pamiętamy z poprzedniego okrążenia, zrobię trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Na ściankach trzy słupki od kolejnych trzech słupków oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. W otworku wykonuję trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko łańcuszka i wykonuję kolejne trzy słupki, tym razem już w narożniku. Raz, dwa, trzy. W narożniku wykonuję trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu trzy słupki. Trzy. Trzy słupki na ściance oddzielam od poprzednich trzech słupków jednym oczkiem łańcuszka. W otworku wykonuję trzy słupki. Raz, dwa, trzy i jedno oczko łańcuszka. Przechodzę do narożnika, w którym wykonam trzy słupki, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu trzy słupki. Na ściance oddzielam trzy słupki od kolejnych trzech słupków jednym oczkiem łańcuszka. W otworku z poprzedniego okrążenia wykonuję trzy słupki. Raz, dwa, trzy i oddzielam od kolejnych słupków jednym oczkiem łańcuszka. Teraz przechodzę do końca, na koniec okrążenia, czyli jestem tutaj w narożniku. Na początku wykonałam trzy słupki, to na końcu muszę wykonać trzy słupki.
Raz, dwa, trzy i ostatnie trzy oczka łańcuszka i narożnik mamy skończony. Nad drugim słupkiem znajduję sobie oczko, wbijam szydełko pod dwie nitki i wykonuję oczko ścisłe. Obcinam sobie sznurek, przypalam końcówkę, jedną i drugą, wyciągam z ostatniego oczka, pod kolejnym oczkiem od tyłu do przodu przekładam szydełko i przeciągam sznurek do tyłu. I tutaj teraz z tego miejsca, z którego wychodzi mi sznurek, od tyłu do przodu przekładam, przebijam szydełko, wychodząc w środku oczka i przeciągam sznurek do tyłu. I ładnie mamy tutaj zakończone okrążenie. I w ten sposób wykonałam właśnie trzecie okrążenie. Wykonam z Wami jeszcze czwarte okrążenie, żeby wszystko było jasne, żeby wszystko sobie utrwalić, żebyście nie mieli kłopotów z wykonaniem sobie swojej torby. Zanim to zrobię, to teraz, moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj całą masę końcówek. Nie chcemy zostawiać ich sobie na koniec robótki. Chcemy, żeby ona przez całą naszą wielkość była ładna i estetyczna, więc co sobie z tymi końcówkami robię? Jak widzicie, tutaj sobie przeprowadziłam sznurek, czyli wrobiłam go pod naszymi słupkami, wykonując nowe okrążenie. To teraz zobaczcie, tą końcóweczkę przycinam sobie tak około centymetra, żeby mi tutaj została. Biorę zapalniczkę i teraz uważam, żeby sobie nie przysmalić, nie przypalić i nie przypiec palca. Podpalam sobie tą końcówkę i przyciskam zapalniczką z tyłu robótki do słupków. I zobaczcie, one nam się tutaj tak wtopiło, bo to jest sznurek sztuczny, poliestrowy, więc ta końcówka nam się wtopiła tutaj w robótkę i jest bardzo mocno dobrze zabezpieczona. I to samo robię z każdą pozostałą końcówką. Mam zrobione trzecie okrążenie i razem z Wami dla utrwalenia przerobię jeszcze jedno okrążenie, żeby wszystko było jasne, bo na tym mi bardzo zależy. Wracam z powrotem do tego koloru różowego, żeby już nie marnować innych kolorów, bo to będzie tylko taka próbka robiona tutaj właśnie razem z Wami na ten filmik, tak? Więc teraz tak, tutaj mam koniec robótki, zaczynam sobie kolejne okrążenie od tego narożnika. I tak jak wcześniej pokazywałam, co robię? Zrobię sobie pierwszą zabezpieczającą pętelkę nowym kolorem sznurka i przekładam sobie szydełko od przodu do tyłu pod narożnikiem i przeciągam pętelkę do przodu. Robię pierwszy słupek z okrążenia robimy jak? Robiąc trzy oczka łańcuszka. Następnie robię jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. Przechodzę teraz na ściankę. Na ściance, tak jak Wam mówiłam, każde trzy słupki, tutaj będę to robiła w tym otworku i w tym otworku i później jeszcze tutaj w narożniku, każde te trzy słupki od poprzednich trzech słupków oddzielam jednym oczkiem łańcuszka. Robię jedno oczko łańcuszka, podkładam sobie końcówkę z tyłu i robię w otworku trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Jedno oczko łańcuszka i w kolejnym otworku trzy słupki. Raz, dwa, trzy i jedno oczko łańcuszka. Trzy słupki, raz, dwa, trzy, w narożniku robimy trzy oczka łańcuszka, dwa, trzy, odwracam robótkę na drugą ściankę i teraz trzy słupki w tym samym miejscu, raz, dwa,
trzy. Jedno oczko łańcuszka i trzy słupki w otworku stworzonym z jednego oczka łańcuszka w poprzednim okrążeniu. Raz, dwa, trzy, jedno oczko łańcuszka w kolejnym otworku trzy słupki. I jedno oczko łańcuszka. Przechodzę do narożnika. Narożnik robimy robiąc trzy słupki, trzy oczko łańcuszka i trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka. I w tym samym miejscu jeszcze raz trzy słupki. Tym samym przeszłam na kolejną ściankę. Na ściance oddzielamy trzy słupki od kolejnych trzech słupków i jednym oczkiem łańcuszka i robię w otworku trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka i w kolejnym otworku trzy słupki. Dwa i trzy. Jedno oczko łańcuszka i przechodzę do narożnika robiąc trzy słupki. Dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I przechodzę na drugą, na kolejną ściankę, trzecią, w tym samym miejscu, robiąc jeszcze trzy słupki, raz, dwa, trzy. I ostatnia ścianka przede mną, na ściance. Mówiłam, że trzy słupki od kolejnych trzech słupków oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. Z tyłu mam końcówkę, wrabiam ją sobie z tyłu robótki, robiąc w otworku trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko łańcuszka i w kolejnym otworku trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko łańcuszka i przechodzę do końca okrążenia, czyli jestem w narożniku. Na początku zrobiłam trzy słupki, to teraz na końcu robię trzy słupki i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Teraz raz, dwa, trzy. Nad drugim słupkiem jest oczko. Pod dwie nitki wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Obcinam sobie sznurek. Przypalam jedną końcówkę, drugą końcówkę. Wyciągam sznurek z mojego oczka. Pod kolejne oczko od tyłu do przodu wbijam szydełko. Przeciągam sznurek do tyłu. I teraz w miejsce, z którego wychodzi mi tutaj sznurek, tutaj o to widzicie, tutaj w to miejsce od tyłu do przodu wbijam szydełko, w środku oczka wychodzę i przeciągam sznurek do tyłu. Koniec. Kolejne okrążenie mam zamknięte i teraz znowu przycinam sobie sznurek, przypalam i przyciskam do robótki. I tutaj tą końcówkę wrobioną znowu przycinam sobie, przypalam i przyciskam do robótki. I wszystkie końcówki już mam tutaj zabezpieczone, no oprócz tej, bo tą dopiero będę wrabiać, tak? I tak wygląda mój tył robótki, a tak wygląda przód robótki. I myślę, że już na tym etapie z Wami się rozstanę, bo według tego, co Wam tutaj pokazałam, będziecie mogli zrobić sobie cały swój kwadrat do pożądanej wielkości. Dla przypomnienia jeszcze tylko Wam powiem, że na samym początku okrążenia robimy trzy słupki, oddzielamy na ściankach trzy słupki od trzech słupków i jednym oczkiem łańcuszka. W narożnikach robimy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. I za każdym razem rozpoczynamy nowe okrążenie od narożnika następnego po zakończeniu okrążenia. Tak, tu mamy koniec okrążenia, to od tego narożnika będziemy rozpoczynać każde kolejne nowe okrążenie. To
moi drodzy, ja na tym etapie się z wami rozstaję. Będę sobie robiła swoją torbę, wyróbcie sobie swoją torbę. Jak już zrobię torbę do pożądanej wielkości, to spotkam się z wami, powiem wam, ile dało mi to okrążeń i ile dało mi to centymetrów. Także życzę wam przyjemnego szydełkowania i przyjemnego oglądania. I ja już mam cały kwadrat zrobiony na moją torbę. Tu była moja próbka mała, zrobiona razem z wami. A tu jest mój cały kwadrat zrobiony do mojej torby. I teraz tak, moi drodzy. Ja mam kwadrat zrobiony na wielkość 54 na 54 cm. Zmierzę, żebyście to wszystko widzieli na własne oczy. 54 cm na 54 cm. I u mnie to zajęło 19 okrążeń. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 okrążeń dało mi kwadrat o wielkości 54 na 54 cm. Dobrze, moi drodzy, mam wycięty materiał na moją podszewkę. Po zaprasowaniu osiągnęłam wielkość 54 na 54 cm. I jak już mam swoją podszewkę przygotowaną, to teraz będę ją sobie wszywała. I moi drodzy, ja jej nie będę wszywała tutaj od razu na skraju, tak? Tylko zejdę niżej o jeden rząd, czyli gdzieś tak w tym miejscu będę moją podszewkę po całym obwodzie przyszywała i ja ją będę przyszywała ręcznie. Podkładam sobie tutaj od spodu moją igłę z końcówką, z nitką, z końcówką nitki, żeby tą końcówkę sobie gdzieś tam wszyć, tak? I tak, z materiału mi tutaj to wychodzi, więc teraz podbieram sobie pod sznurek i wchodzę o w taki sposób pod materiał, pod jedną część materiału, tak? O, w taki sposób i wychodzę sobie nieco dalej, jakieś pół centymetra i teraz znowu pod sznurek. Staram się przebijać przez środek sznurka i wychodzę dalej i znowu pod jedną część, pod ten rancik, tak? W środek tego rancika przechodzę sobie igłą pod spodem, znowu jakieś powiedzmy pół centymetra, tak? Może nawet nie. O, w taki sposób i wychodzę dalej i znowu podbieram sobie pod sznurek. No, jest to czasochłonne i niestety pracochłonne, ale jeśli chcemy mieć tą podszewkę tutaj wszytą, to trzeba czas poświęcić. I w taki sposób, jak wam tutaj pokazuję, o, przyszywam całą moją podszewkę. I jak już sobie ją wszyję, to znowu się z wami spotkam i pokażę, co robić dalej. Dobrze, moi drodzy, to jeśli mamy tamten kwadrat z wszytą podszewką już gotowy, to teraz przystępujemy do kolejnego etapu pracy. Będziemy robić tutaj tą część, czyli te nasze boczki. I ja już wam tutaj pokażę, że ja już jeden boczek sobie zrobiłam. Tak to u mnie wygląda w tym momencie. I teraz z wami razem zrobię z drugiej strony. I teraz tak, ja na początku miałam plan, żeby zrobić tutaj to wykończenie góry torby właśnie też w kolorze musztardowym. Ale pomyślałam sobie, że w tej torbie tutaj tylko są dwa takie akcenty jasne. Więc górę torby wykończę też jasnym kolorem. I zaczynamy teraz robić. Zaczynamy to robić od prawej strony, od narożnika. Będziemy dojeżdżać do końca rzędu, odwracać robótkę i na lewej stronie robić znowu w drugą stronę. Więc znowu szydełko i bierzemy sobie sznurek. Robimy pierwszą zabezpieczającą pętelkę. Przekładamy sobie tutaj pod naszym łańcuszkiem pętelkę do przodu i robimy pierwsze oczko łańcuszka. W tym samym miejscu robię pierwszy półsłupek. Tamto oczko łańcuszka uznajmy, że było takim początkiem
zaczynającym rząd. I teraz będziemy robić pół słupki w co drugim oczku. Tutaj pod tym łańcuszkiem narożnikowym zrobiliśmy pierwszy półsłupek, omijamy jedno oczko i robimy pod drugim oczkiem, pod dwoma nitkami, przechodzimy szydełkiem, nakładamy sobie końcówkę tutaj na szydełku, bo będziemy ją wrabiać z tyłu robótki i robimy półsłupek. I teraz znowu jedno oczko omijamy i tutaj w otworek wkładam szydełko i robię drugi półsłupek. Oczko omijam, pod kolejne oczko i robię półsłupek. Omijam oczko, teraz wkładam szydełko w otworek i robię półsłupek. I w taki sposób w co drugie oczko wbijam szydełko i robię półsłupki, aż dojadę do końca rzędu. Czyli znowu omijam za każdym razem, żeby było prościej. To powiem Wam tak. Za każdym razem wbijam szydełko nad środkowym słupkiem i w otworek. Nad środkowym słupkiem i w otworek. I w ten sposób robię półsłupki do końca rzędu. Jestem na końcu rzędu. Robię pod łańcuszkiem ostatni półsłupek. Jedno oczko łańcuszka i odwracam robótkę na drugą stronę. I teraz jestem na lewej stronie. I teraz robię tak. Omijam pierwsze oczko i wbijam szydełko pod drugie oczko. Tak będę robiła za każdym razem, będąc na początku rzędu. I robię pierwszy półsłupek. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej, aż dojadę do końca rzędu i tutaj w tym miejscu zrobię ostatni półsłupek, ale to za chwileczkę Wam pokażę. Dochodzę do końca rzędu i ważne jest tutaj, żeby nie omijać ostatniego oczka. Ono jest troszeczkę takie pod ukos spadające, ale za każdym razem pilnujcie tego, żeby w ostatnim oczku też był półsłupek przerobiony. Najlepiej po prostu liczyć sobie te półsłupki, jeśli sprawia Wam to kłopot. I w każdym rzędzie musi być ich jednakowa ilość. Dojechałam do końca rzędu. Robię jedno oczko łańcuszka. Odwracam robótkę na drugą stronę. I znowu omijam pierwsze oczko i wbijam szydełko w drugie oczko pod dwie nitki i robię pierwszy półsłupek z nowego rzędu i tak jak w poprzednim rzędzie w każde oczko wbijam szydełko i robię po jednym półsłupku w każdym oczku do końca rzędu. I dojechałam znowu do końca rzędu. Ja zaplanowałam sobie, że w tej torbie zrobię wszystkich rzędów tutaj półsłupkami 7. Więc teraz jeszcze sobie pozostałe 4 rzędy przerobię i spotkam się z Wami i pokażę, co robić dalej. Przerobiłam wszystkie 7 rzędów. Ten jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Na prawej stronie po przerobieniu 7 rzędu mamy ładnie zakończoną robótkę takim łańcuszkiem, tak? Bo na lewej stronie wygląda to w taki sposób. Na samym końcu, po przerobieniu ostatniego oczka, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka. To takie oczko zabezpieczające i obcinam sobie końcówkę sznurka. Oczywiście przypalam ją, zabezpieczam i wyciągam końcówkę z oczka i mocno to zaciągam. I to, moi drodzy, są nasze boki torby, tak? Z jednej i z drugiej strony. A teraz zajmiemy się tutaj tą częścią. Jedną i drugą. Dobrze, moi drodzy, przystępujemy do ostatniego etapu pracy. Znowu bierzemy sobie sznurek, robimy pierwszą zabezpieczającą pętelkę, wyciągamy z niej szydełko i szukamy sobie tutaj naszej pierwszej pętelki, pierwszego oczka, w które wbijemy szydełko. Ja wybrałam sobie miejsce, to jest moje ostatnie oczko, w środek tego oczka wbijam szydełko, przeciągam pętelkę na moją stronę i robię jedno oczko łańcuszka. Wbijam szydełko jeszcze raz w to samo miejsce i wykonuję pierwszy półsłupek. Z tyłu podkładam sobie moją końcówkę, żeby ją wrabiać i później nie trzeba było jej wszywać. Teraz wybieramy, szukamy sobie miejsca, w które będziemy wbijać szydełko. I u mnie będzie to taka poprzeczna pętelka tutaj, tak? To jest pierwsze oczko, później we wgłębieniu
takim tutaj wynikającym z połączenia rzędów pod dwie nitki, pod poprzeczną, pod dwie nitki i pod poprzeczną. Pierwszy półsłupek wykonałam, teraz pod tą poprzeczną pętelkę wbijam szydełko i robię drugi półsłupek, teraz pod oczko i robię trzeci półsłupek, pod poprzeczną pętelkę robię czwarty półsłupek, pod oczko robię piąty półsłupek i znowu pod poprzeczną pętelkę i robię szósty półsłupek. Na tym skraju zrobiłam 6 półsłupków, na tym też będę musiała wykonać 6 półsłupków, żeby było ładnie, symetrycznie. I teraz przechodzę na tą część i tutaj będziemy robić bardzo prosto. W otworek wbijam szydełko i robię pierwszy półsłupek, w kolejny otworek wbijam szydełko, robię półsłupek, w kolejny otworek wbijam szydełko, półsłupek, w kolejny otworek w szydełko i robię półsłupek i w ten sposób, omijając te 3 słupki, a wbijając szydełko tylko w te otworki, robimy po jednym półsłupku do końca rzędu. Doszłam do końca rzędu i teraz przechodzę na tą część i tutaj muszę wykonać 6 półsłupków. Pod oczko wbijam szydełko, robię pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Jedno oczko łańcuszka, odwracam robótkę na drugą stronę i moi drodzy, omijam pierwsze oczko, wbijam szydełko pod drugie oczko i robię pierwszy półsłupek i pod każdym oczkiem od tego momentu robimy po jednym półsłupku. W tym rzędzie tutaj, w tych rozwleczonych oczkach też robimy po jednym półsłupku, nic nie omijamy. Tutaj one są takie rozciągnięte, ale od następnego rzędu już będą ładnie wyglądały, więc robimy sobie po jednym półsłupku do końca rzędu. Jestem już na końcu rzędu, znowu robię jedno oczko łańcuszka, odwracam robótkę na drugą stronę. I tak jak w poprzednim rzędzie, omijam pierwsze oczko, wbijam szydełko pod drugie oczko, pod dwie nitki i robię pierwszy półsłupek z tego rzędu i w taki sposób, wykonując po jednym półsłupku w każdym oczku, wbijając się pod dwie nitki, robię kilka następnych rzędów i jak już to wszystko będę miała zrobione, to spotkam się z Wami i powiem, ile rzędów zrobiłam i pokażę, co zrobić dalej. Dobrze, moi drodzy, mam już zrobione wszystkie rzędy w tej części. Ja u siebie zrobiłam ich 10, 2, 4, 6, 8, 9 i ten pierwszy na samym początku, 10. Zrobiłam ostatni rząd, będąc na lewej stronie. Teraz odwracam sobie moją torbę, tutaj robótkę na prawą stronę. Biorę sobie rączkę i teraz w tym momencie zaczniemy ją przymocowywać do torby. Przykładam ją sobie w taki sposób. Zacznę może od tego. Tu jest moja ostatnia pętelka, tak? Wyciągnęłam z niej szydełko i teraz tak. Przykładam sobie rączkę w taki sposób. Zakładam tą moją robótkę do tyłu. I wybieram sobie miejsce, w którym będę ją przyszywała. I ja sobie wybrałam, że to będzie to miejsce, tak? Obojętnie, w którym miejscu będziecie to robić, ważne, żeby tutaj tej naszej zrobionej części było tyle, żeby zakrywała całą naszą rączkę. Przeciągam sobie pętelkę teraz przez tutaj oczko do przodu i wbijam szydełko w kolejne oczko. Od przodu do tyłu, wychodzę z tyłu i wbijam szydełko w oczko pod rączką. Tak? Najlepiej jakbyśmy to wbili pod dwie nitki, o, w taki sposób. I przeciągamy sobie sznurek do przodu i przeciągamy od razu przez oczko, które mieliśmy na szydełku. I kolejne oczko. Wbijam szydełko w kolejne oczko, wychodzę z tyłu. I pod kolejne oczko, tutaj pod krawędzią, tak? Przeciągam sobie sznurek do przodu i przez oczko przeciągam, które mam na szydełku. W kolejne oczko wbijam szydełko, wychodzę z tyłu
i pod kolejne oczko z krawędzi robótki, tak? Przeciągam sobie sznurek do przodu i pod oczkiem, które miałam na szydełko. Wychodzi nam tutaj taki ładny łańcuszek z oczek ścisłych i w ten sposób w kolejne oczko, wbijając szydełko, wychodzę z tyłu, podkładam sobie oczko tutaj z krawędzi, przeciągam sznurek do przodu i pod oczkiem, które miałam na szydełku, w ten sposób przyszyję sobie całą tutaj rączkę. Nie bójcie się, jak będziecie przyszywać, to ona tam ładnie zacznie Wam tak tutaj nachodzić i wszystko będzie w porządku. Mam już wszystko obrobione. Tak w tej chwili to wszystko wygląda, więc co robię? Robię ostatnie obcięcie sznurka. Przypalam sobie tradycyjnie końcówkę. Wyciągam końcówkę z robótki i biorę sobie teraz igłę z dużym oczkiem. I tutaj musimy sobie tą końcówkę wszyć do tyłu. Tak? Przeciągam sobie do tyłu sznurek i z tyłu na lewej stronie będę ją sobie tutaj wszywała. Zabezpieczam sobie jeszcze tutaj, żeby nam się nie rozciągnęło w taki sposób. Trzeba sobie to tutaj podciągnąć i zabezpieczymy sobie końcówkę, wciągając ją do tyłu tutaj pod półsłupki, pod końcówkę albo pod nóżki półsłupka, jak już tam będzie Wam wygodnie, tak? Zawsze powtarzam, że na takie rzeczy nie ma konkretnego wzoru, to jest taka metoda prób i błędów, więc musimy sobie spróbować, czy to, co zrobimy, będzie ładnie, będzie nam się podobało, przede wszystkim, żeby było tak estetycznie wykończone. I moim zdaniem tutaj wszystko to będzie dobrze wyglądało, więc wciągnę sobie jeszcze kilka centymetrów tą końcówkę. Tutaj warto ją naprawdę wciągnąć sobie porządnie, dosyć mocno, daleko zabezpieczyć, bo to jest końcówka przy rączce, więc na pewno będzie się tutaj ona nam próbowała wyciągnąć, tak? Bo będzie się naciągała, będzie dość mocno eksploatowana, więc mocno sobie to ukryjmy i zabezpieczmy. Na końcu to tak jak w torebce Wam pokazywałam, nie mogę sobie tutaj przebić igły, bo przechodzi mi przez środek sznurka. Trzeba ją sobie przypalić, tą końcówkę, zwyczajnie zapalniczką przypalić, wtedy będzie zabezpieczona jeszcze lepiej. Jak już uznamy, że jest to dobrze zrobione, dość mocno, to obcinam sobie tą końcówkę i przypalam zapalniczką i przytykam, przyciskam do robótki, żeby nam się trochę ta końcówka tutaj wpiekła i żeby była zabezpieczona. I koniec, mamy naszą torbę zrobioną. I tak to wygląda. Jeśli macie swoje własne spersonalizowane metki, to jak najbardziej można sobie tutaj dodać. Jeśli nie macie takich swoich prywatnych, to można dodać taką ogólną z napisem handmade, żeby oznaczała, że torba jest ręcznie zrobiona. To jest wszystko, moi drodzy, co chciałam Wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe i będziecie bez najmniejszych problemów mogli sobie takie torby zrobić lub zainspirować się i wykonać je we własnej wersji. Tak wygląda właśnie ta torba. Uważam, że z tymi okrągłymi rączkami jest rewelacyjna. Tutaj jest dno. Po drugiej stronie wygląda identycznie. W środku ma podszewkę. Jeśli wszyliście ją, to fajnie. Jeśli nie, to nie jest ona, uważam, konieczna. Nie jest to duża torba, malutka, taka podręczna do ręki. Wszystkie istotne informacje są też jeszcze pod filmikiem. Zerknijcie sobie tam. Być może coś, czego tutaj nie powiedziałam, to umieściłam właśnie tam. Mam nadzieję, że torebki powstaną. Jeśli tak, to chwalcie się nimi na swoich profilach społecznościowych. Wspominajcie, że zrobiliście je właśnie z tego filmiku. Tym akcentem z Wami się żegnam. Dziękuję za odwiedziny, za komentowanie i udostępnianie. Dziękuję również za subskrybowanie kanału. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa, pa!